Wczoraj, w Wielki Piątek, wierni na całym świecie uczestniczyli w Drodze Krzyżowej. W tym roku, podobnie jak w zeszłym, w kilku polskich parafiach można było obejrzeć mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa odtwarzane przez zespół działającego przy parafii świętej Jadwigi w Oszawie Teatru Poczekalnia. Przedstawimy Państwu fragmenty Drogi Krzyżowej wystawionej przez zespół będących w różnym wieku aktorów, którzy występując w spektaklach czynią to bezinteresownie dla krzewienia wiary oraz polskiej tradycji i kultury. Upadający na ziemię byłeś i jesteś siłą do powstania. Widzę, ile wysiłku wkładałeś, żebym dziś mógł ciągle na nowo wracać do Ciebie. W Tobie moja siła. Na Twojej drodze stanęła matka. Co wówczas przeżywałeś? Przecież miałeś tak wrażliwe serce. Płakałeś zwyczajnie. Twoja miłość była mocna nawet w te twarde dni. Określasz je swoją godziną. Nie bałeś się zadać bólu matce. Jej cierpienie było Twoim. Brałeś na ramiona nie tylko ból matki, ale cały ból świata i mój. Dźwigałeś krzyż ogromem swej miłości. Dzisiaj też, jak kiedyś z Cyrenejczykiem, dzielisz się ze mną Twoim krzyżem, bo mnie kochasz. Jesteś blisko w moim osamotnieniu. Rozumiesz najlepiej w ludzkim niezrozumieniu. Czekasz, aż moje serce zacznie bić dla Ciebie. Przebiła się przez tłum, by obetrzeć Twą boską, zmasakrowaną, oplutą twarz. Była odważna. Spraw, Panie, by dni dzielące mnie od Ciebie stały się moim czasem. Niech będą napełnione Tobą, jak serce Weroniki. Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego.